Cześć, z tej strony Tomek Martyniak, kanał Ścieżka Gitary. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się utworem Little Wing. Zapraszam! Utwór Little Wing został nagrany w 1967 roku w ramach sesji nagraniowej do płyty Axis Bold as Love. Od czasu publikacji coverowany był przez największych mistrzów gitary i uchodzi za jeden z kamieni milowych fenderowskiego brzmienia. Nagranie zrealizowano w Olympic Sound Studios. Producentem nagrania był Chess Chandler, znany z zespołu The Animals oraz legendarny inżynier dźwięku Eddie Kramer. Jimmy wykorzystał gitarę Fender Stratocaster rocznik 65, komplet strun Fender Rock'n'Roll grubości 10-38 oraz wzmacniacz Fender Deluxe Reverb. Wbrew ogólnie przyjętej opinii, nie był to Marshall. Mówię jak jest. Utwór został podzielony na 8 zagrywek, zagrane w tempie oraz powoli. Jeżeli mimo wszystko będzie za szybko, YouTube posiada funkcję zwalniania filmu bez zmiany stroju. W pierwszej zagrywce należy zwrócić szczególną uwagę na struny D i G po tym, kiedy zostają szarpnięte pierwszym palcem. Powinny one swobodnie wybrzmiewać podczas artykułowania kolejnego dźwięku. Zagrywka druga jest bardzo charakterystyczna dla stylu Jimiego Hendrixa. Jest bardzo fortepianowa, należy więc się skupić na dokładnej artykulacji. Ta część jest dość prosta do zagrania. Wszystkie dźwięki znajdują się w obszarze pomiędzy 5 a 7 progiem i są grane pierwszym oraz trzecim palcem. Podstawą tej figury jest akord E7-9. Stanowi on bazę wypadową dla całej zagrywki. Ta zagrywka jest dla mnie najtrudniejsza z całego utworu. Wymaga sprawnego przeskoczenia ze strun wiolinowych na akord i następnie zagrania pasażu akordów z kciukiem na strunie E. Kolejna flagowa zagrywka Jimiego Hendrixa w fortepianowym stylu. Jest również świetna jako rozgrzewka do rozciągania palców. Na diagramie wygląda to dość skomplikowanie, natomiast cała zagrywka jest dość prosta. Wystarczy złapać figurę akordu, przejechać nią slajdem w określone miejsca i następnie złapać C-dur. Kolejna fortepianowa zagrywka oparta na legato. Należy zwrócić szczególną uwagę na artykulację, tak aby każdy dźwięk miał takie same natężenie głośności. I jesteśmy w domu. Życzę powodzenia w zmaganiach i zapraszam do działu Home Recording. Zapraszam do zapoznania się z setupem dzisiejszego nagrania. Pomimo tego, że w mojej gitarze znajduje się humbucker w pozycji gryfowej, to bardzo ładnie brzmi, kiedy jest rozsplitowany, czyli pracuje tylko jedna cewka. Nie starałem się skopiować brzmienia Hendrixa, dlatego że takowego skopiować się nie da. Starałem się jednak uzyskać charakter zbliżony w nagraniu, czyli dzwoniące, lekko papierowe brzmienie. Jak widać, nagranie jest monofoniczne, dzięki czemu reverb jest skupiony w centrum. Daje to bardzo vintage'owy efekt.
Pierwszym zagadnieniem z zakresu home recording jest dostarczenie do Twojego komputera interfejsu lub karty dźwiękowej sygnału o właściwej jakości i parametrach. Niezależnie od tego, czy nasz sygnał biegnie do wzmacniacza gitarowego, czy do interfejsu podłączonego do komputera, kabel, który biegnie z naszego instrumentu, powinien być jak najkrótszy, czyli w praktyce nie dłuższy niż 2-3 metry. Należy też unikać zbędnych urządzeń po drodze, czyli jeżeli nie używamy jakiegoś efektu, należy go odłączyć. Powinniśmy również stosować kable o wysokiej jakości. Takie kable zaczynają się z reguły od 100 kilkudziesięciu złotych. Ostatnia rzecz. Sygnał, który wchodzi do naszego interfejsu lub karty dźwiękowej, powinien być jak najwyższy. To znaczy, nie powinien przesterowywać ani uderzać w sufit, natomiast fale powinny być jak najwyżej. A już za tydzień omówimy stosowanie kompresorów podczas nagrywania i realizacji gitary elektrycznej. Do zobaczenia! Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do subskrypcji. Chętnie też odpowiem na wszelkie pytania. A już za tydzień będziemy grać jedną z najważniejszych solówek wszechczasów, czyli Stairway to Heaven Jimmy'ego Page'a. Do zobaczenia!